Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Witajcie. Jak widzicie, Miki sobie tam TMR miesza do naszych krów, a ja wywożę rzepak, ponieważ jest dobra cena. Właśnie skup, zazwyczaj nasz tutaj wioskowy skup, taki nasz tutaj zazwyczaj właśnie na zimę takie ceny nam tutaj dostarcza i mało co gospodarze zachowuje te zboże na zimę i w ogóle, ale my zachowujemy i Bo mamy miejsce. bardzo dobrze na razie na tym wychodzimy. Ponieważ za jedną przyczepę rzepaku dostaliśmy 26 400. Zobaczymy, ile dostaniemy za tą drugą. Ale mam nadzieję, że równie dobrze. To jak ja ze 5 paszowozy będą się ukręcić. No wiem. Zimowy odcinek, jak widzicie, zima bez śniegu, czyli taka typowa polska zima. No, tutaj już hałas zrobię ludziom pod oknami. No, pierwszy dzień wczesnej wiosny, pierwszy dzień zimy, czyli wczesna zima. No i kiprujemy przyczepkę już drugą, już dzisiaj tu z jedną byłem. No, ale elegancko to się na razie prezentuje. No, bardzo elegancko. Fist. A Miki TMR kręci, a ja tutaj działam już ze sprzedażą od rana, bo oni zazwyczaj takie jednodniowe mają te kurde ceny. Skok cenowy. Dobra. Ja już wiem, Miki. Miki, ta przyczepa to jest tak umulna, jakbyś ty to powiedział, Ty gadasz? że ja nie wiem, jak ja nią wjechałem, ale wyjechać nie mogę. Dobra, ludzie, moment. Nie będziemy się tu pierdzielić, że tak powiem. Nawet nie patrzając, ile za drugą przyczepę dostaliśmy, nie? No super, bo się skupiłem już na wyjeżdżaniu. A, 26 500 dostaliśmy za drugą. No, czyli na rzepaku coś będziemy mieć ponad 100 tysięcy. Rzepak oczywiście z tamtego sezonu jeszcze jest, więc żebyście nie myśleli, że to wszystko z jednego sezonu. Ale i tak bardzo dobrze, a nabytki są w planach, są, nie powiem, że nie, bo są. To dość grube. No, grube czy nie grube, takie, no. W planach mamy kupić mini ładowarkę właśnie Bobcata do takich mniejszych prac, typu jakieś Big Wagi czasem włożyć, z dużym udźwigiem przede wszystkim. Jakieś baloty tam poprzekładać, tutaj właśnie w garażu wygodnie by było układać właśnie takim mniejszym sprzętem niż tą dwunastką, bo też dużo musieliśmy ręcznie przekładać. A to No, a wiecie, później kręgos. krzyż upał. No, później kręgosłup ucierpi na tym i to na stare lata zaś się odwdzięczy nam. No, więc teraz stwierdziliśmy, że trzeci rok układania w garażu, to stwierdzimy, że trzeba coś z tym zrobić po prostu, żeby się nie przemęczać po prostu. A, i tam nowy nabytek stoi, taka samozbierająca krona. No, tam używaliśmy ją, bo łąkę kupiliśmy za 10 tysięcy. Tam zobaczycie ją raczej na wiosnę. A na razie nie ma co pokazywać, bo tak, trawa tam już, wiecie, uschła na zimę. No, pryzmę otwarliśmy dzisiaj. Już tyle z niej ubyło. Znaczy dzisiaj, wczoraj, ale już dzisiaj tyle z niej ubyło. No. I No tak lecimy. troszeczkę. No, u nas tu właśnie jeden w realu gospodarz już się szykuje do kukurydzy na kiszonkę. Już tam swoje forszwity. Nie wiem, co tam dzisiaj z nimi robi. Ale że dzisiaj w niedzielę ja normalnie zdziwiony, bo tam jechałem. No, i zimno, kurde, tu w realu, kurde. Wczoraj było chyba 16 stopni w dzień, ja mówię, makabra. W nocy było cieplej, w lato czasem. No. No dobra, diodko se walniemy na miniaturkę. No, ogólnie na przyczepach, kurde, do poprawy, jakby ktoś miał, mógł tam jakieś kontakty bym miał, żeby ktoś poprawił, to może się napisać, bo mnie niestety jedna osoba mi po prostu nie pomoże, bo nie umie, a jedna osoba po prostu mnie obluła i mi chyba nie pomoże, nie? No, ale tu nie będę po nikach mówił. No, ale kap dzięki za starania wszelkie. No, bo tam inna osoba mnie opluła, żebyś nie myślał, że to ty, nie? Cofniemy sobie po prostu teraz na halę. Mam nadzieję, że tu jakoś wyjedziemy potem stamtąd, bo no, przyczepy są kolizją. Tak jest za wysokie. Jak ktoś ogarnia, no to wie, o co chodzi. Po prostu kogut ładnie ryga. Ale trochę lipa, bo mieliśmy dostać ciężarówkę, nie? No tam, a daleko nie ma do włożenia. A zbina się w moment ładuje. Dobra, muszę jeszcze tak, wiecie, trochę cofać, żeby po prostu sobie ceny nie spieprzyć. Ile teraz dostaniemy? 26 500. Miki, kurde, my dostajemy cały czas tyle. Aha, bo jest przecież ten. Zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie jest. No, rzepaku nie mieli, a teraz im dowieziemy, to dwa tiry będą mieli. Bo jeden tir ma 24 tony? No tak, 24-25. No, to dwa tiry przywieziemy. No. Ale lipa cały jest ten, z silo się odkrył. Cały? No.
No i zmarznie w wierzchu. No widzisz, jest stodoła otwarta na pełnej. Dobra, podjadę jeszcze sobie pod górę. Ty, a właśnie, muszę zobaczyć, ile tego rzepaku tam jeszcze zostało. Chyba ostatnia przyczepa teraz będzie. No, ostatnia. Bo potem 2 ton, to nie wiem, czy mi się opłaca z tym jechać. To się... Opłaca ci się. No, to się autosankę weźmie To już najwyżej, no. masz 4 tysiące, nie? No. Prawie. Ponad, nawet, bo 2 tony ponad będzie. To autosanką się weźmie i wywiezie się. Tej dużej Landary nie ma co tam targać, bo z nią się ciężko tam wcofuje do nich. Przez te kolizje posłane. No, ale możecie łapkę w górę zostawić za ten odcinek. Dzisiaj jest niedziela, ten odcinek może na poniedziałek dostaniecie. Tak najprawdopodobniej. No i kto nie subskrybuje, to też zachęcam do subskrypcji. Tam na dole taki czerwony przycisk, jakby nie wiedział ktoś, o co chodzi. No i każdy, kto napisze, że dał łapkę w górę, to ja mu piszę w komentarzu, napiszę, że dał łapkę w górę. Ale górę to ogólnie się pisze przez u zamknięte, bo tam zauważyłem, że dużo osób to nie umie napisać przez... pisze To przez u otwarte. Więc no, tam Michał bawi i uczy, o. No i tam możecie napisać przez uzamknięte górę. No nie wiem, z kim wy macie polski, ale nawet ja to wiem, Mimiki. Mimikoi. dokładnie. No. Już tydzień wakacji, aby ludzie dostał. Tydzień wakacji. No i w następną niedzielę już do Żynki w Kowalewie, więc ktoś tu z okolic, zapraszam. Ja tam raczej będę. Miki pewnie też będzie. Tak. No nie. O Boże, ale rama weszła. Pa, tam patrzcie, co robi. Realizm na każdym kroku na tej serii jest. Genek, zgadnij, ile na koncie jest. Ile? No zgadnij. To stuba. No mało. Mało? No. 120. Mało. 150. Mało. 200. Dużo. Zaraz sprawdzi, ile jest. Ja nie będę sprawdzał, bo się z belką męczę. 151 743 euro. O, ale pofrunęła tam. Jaś? Kurde, chłopie. Opanuj te swoje muskuły. No, a zaś krzyżłupie. Ej, O właśnie, ludzie, tak. jeszcze taki siewnik kupiliśmy 6-metrowy. Taki jest, wiecie. No wygodnie po prostu jest, szybciej nim się sieje. A jak uprawiona ziemia, no to wiecie, nie? No tamtym pooranym wiadomo, będzie tamtym jeżdżone. Ale mamy w planach jeszcze właśnie zakupić agregat i najprawdopodobniej ten zostanie sprzedany, siewnik, ale to jeszcze zobaczymy, z nikim muszę pogadać. Wiadomo. No, jak tego, to się głupnie. No, zobaczymy jeszcze. I Miki, potem jak tam ten dasz TMR-u, to możesz wody. Reksiu, nie szczekaj mi proszę na odcinku, dziękuję. No i kiszonki może już u nas wystartują w tym tygodniu, bo tak właśnie widziałem, ten gospodarz się szykuje. A dzisiaj Miki tego Maxu, ten Maxum jest tego pana, co myślałem, bo stał tam, z którym. Tak. Dobra, zasypiemy rzepaku. O, pyk, elegancko. Jak widzicie, ładnie, równo na przyczepę, ale nie zauważyliście może niektórzy. Ale dobra, przestawimy, aby bolce na prawą stronę. No, autosanka czasem przyda, znaczy czasem. Częściej jest używana po prostu, nawet niż ten BS drewniany. Z drewnianymi burtami, no ale autosanka niby mniejsza, ale częściej używana, częściej. No, też ładny zestawik zetorek z autosanką. Zetorik, zetorek, o, zetor. Czeska, O moc, Boże, krystal. zetorek, zetor. Zetorek, jelonek normalnie. Pozdro. Ty, prawie 3 tony tak na oko tutaj jest. 2 800. No. Skąd wiesz? Bo w silosie była waga. A. Ty, ale tak ci powiem, tu niby zapotrzebowanie tego rzepaku, a trochę mają. A kukurydzy ile mają? A na pewno mokra, bo tak ten nasypana tak poślawo. No i 5 kaszli za tą przyczepę prawie. Kurde. A w tym roku ogólnie ludzie rzepaku nie sialiśmy, bo się nie wyrobiliśmy po prostu. No, w ogóle nie było czasu. No, bo dużo padało po prostu żniwa i zanim my to wymuciliśmy wszystko, to przestoje były i w ogóle, a jak były przestoje, to czas, trawę było trzeba ściąć i w ogóle. Ale no, myślę, że nie stracimy w tym sezonie, bo
Na wiosnę zasiejemy soję. Dawno soi nie było u nas w gospodarstwie sianej. Reksiu, proszę, bądź cicho. Moment, chwilę. Moment, moment. Ja go zaraz uspokoję, nie? No, jak on go uspokoi, to po psie. No, nie dało mi się, nie dałem rady go uspokoić, ale zamknąłem okno. No, ale zawsze na odcinku zacznę szczekać, nie? Normalnie, no to ten pies to jest porażka, nie? Nie polecam reksa. Nie polecam, nie polecam. Dobra, staniemy tak. Nie no, tak nie staniemy, szczekam. Ale franca głupia to jest. Bo zaraz mi tu ktoś zacznie marudzić, że... A w sumie nie no, ja sobie dwie przyczepy zepnę. Autosankę i tą sobie zepnę. Tylko autosankę pod tył zepnę. Ale dziwka. O! Niki, proszę tutaj nie używać wulgaryzmów na filmie. Poza filmem owszem, ale tam na filmie to proszę nie, bo nawet ja tu się powstrzymuję od wulgaryzmów na odcinkach czasem. Czasem. No zazwyczaj się staram. O. No, kronką ogólnie zbieraliśmy tą nową łąkę, bo do koryta tak sobie podkaszaliśmy, bo tam słaba trawa była, to nawet by się nie opłacało w baloty i podkaszaliśmy i do kiszonki też tą przyczepę używaliśmy. O. O no, do kiszonki i miód. Było, było. Druty tam zdjęliśmy, ten, ale teraz już są założone. Dobra, czekaj, no kurde, o, pszenica. Ty i cały zestaw pszenicy, aby będzie. Mało tej pszenicy coś, a w sumie w tym roku nie było dużo zasiane, w zeszłym też nie. Nie no, w zeszłym roku trochę było w sumie. Dobra, no i calutki zestaw pszenicy wyjdzie akurat. Dobra, zdjęcie, co zrobimy. Nawet dwa. Na lewo czipowanie i tu też na lewo, dobra. Tylko ciekaw jestem, jak ta przyczepa tam wejdzie na tą halę na skupienie. Ja pierdzielę. No, może być ciężko. Czy w leś wejdzie, nie? Ale czy wyjadę? Jak nie wyjadę, to pierdzielę, kończę odcinek i... No, no bo potem, no jak, no kurde, Gienek. Ty, 22 tony tak na oko są tej pszenicy. To bardzo ładnie. No. No jakby tyle z hektara sypało. Nie no, z 3 hektarów to jest. Dobra. No ludzie, będziemy pomału kończyć, bo ten taki odcinek, no nie za długi z tej zimy. Nie za krótki, nie za długi. Znaczy się w sumie trochę krótki. No szkurcze pieczone. O Boże. No. Taki film, wiecie, żeby wam pokazać po prostu, jak to się odbywa ta sprzedaż zboża. I no, łapę w górę możecie szczelić i subika też, jeżeli subskrybujecie. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Tak.